bardzo mocne otwarcie niepokonanego jak dotąd w rozgrywkach Cable zespołu BK Ostrawa. 23-3. Pierwsza kwarta zakończyła się zwycięstwem w takich rozmiarach ekipy z Czech. He take it. Points for home, Hospodash, yeah. Ostrava and the goal, yeah. Points, goals, all only team points, yeah. No personal points. Finishing quarter, liczymy na mocniejszą odpowiedź ekipy z Jeleniej Góry w drugiej kwarcie, która już za chwilę się rozpocznie. Thank you.
Thank you.
play versus them. In the last game, we win with 4 points. Alan and Wojtek lose versus Nah. Out of Wojtek, they lose with 1 point versus them. Thank you.
44 do 16 na pomadku rywalizacji. Wyraźne prowadzenie ekipy BK Ostrava. Widać, po co Czesi przyjechali do Żar w ten weekend. Niepokonany zespół w Cejbl do laty 14. Przerwa to czas, żeby Zbyszek Zibi Bytomski wykorzystał tutaj przestrzeń parkietu na konkurs, tak? Zbyszku, mikrofon dla ciebie. Chłopcy już są przygotowani, konkurs krzyży kółko, jak zdążymy. Zapraszam jedną parę, chłopcy tutaj układają. Ustawię się tutaj przy krzyżykach, to będą krzyżyki, tak? My ci tu przygotujemy ładnie. Uwaga! Uwaga! Ty w tamtą. Cały czas w koźle, dwutakt, kosz, wracasz w koźle i ustawiasz kółko albo krzyżyk. Gotowi? Uciekacie. Start! I teraz zobaczymy, bo tu trzeba szybkość, technika i zmysł, bo teraz trzeba ustawiać szybko. Mamy kółko, krzyżyk, wszyscy znają tą zabawę. Ty musisz zdążyć, żeby go przyblokować. Thank you.
kończycie, tu nie ma finalisty, zapraszam drugą parę. Chodźcie, druga para. Nikomu się nie udało wygrać, my jeszcze na rundę zdążymy. Uwaga, to samo wy. Idziesz tam, idziesz tu. Gotowi? Start! Nie mam takich profesjonalnych tutaj rzeczy, ale chłopcy wiedzą, o co chodzi. Zobaczymy, czy teraz ktoś wygra. Zobaczymy, czy teraz ktoś wygra. Kółko, krzyżyk. Takie zabawy robią też na finałach Mistrzostw Polski. Wczoraj młodsze dzieci miały z tym większe problemy. Zablokował go. Już kończymy, moment. No i znowu nie mamy zwycięzcy, dziękuję. Nikt nie wygrał, zapraszam na kolejną przerwę. Trójeczki, kto najwięcej trójek ten wygrywa? Szybciutko, rzucamy trójeczki. Dopóki chłopcy nie przyjdą z jeleni góry, rzucacie, liczycie, ten wygrywa, który zrobi najwięcej trójek. Koniec, panowie, schodzimy z parkietu. Za chwileczkę druga połowa meczu. Trochę koszykarskiej logiki, trochę koszykarskiej logistyki, a przede wszystkim jeszcze trzeba zmieścić się w czasie przerwy, bo ta już się kończy. Za nieco ponad 2 minuty początek drugiej połowy spotkania. Przypomnijmy, na półmetku BK Ostrawa wyraźnie prowadzi z NBA Jelenia Góra 44 do 16. Pierwsza kwarta 23 do 3, druga 21 do 13. Przed nami trzecia kwarta. Dzień dobry.
Thank you.
Daj, daj, daj się na paskę. Obojętne. Trzeba pomiędzy meczami, to trzeba iść do żabki. Ale będzie, 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 ale będzie
Jest na lewo. Nie, z górną nam dałeś. Nie cieszę. Co tam jeszcze jest? Dawaj zelka. Ej, daj zela. Daj zela. Dzięki. Dobra, bo chodźcie sobie, gdzie stało. Nie, idę po kanapkę coś smacznym. No, 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 no. Chcesz? Dobra, ten smacznym. Już dawaj, pamiętam o 63, chyba. Niesłabnie doping, niesłabnie rywalizacja, ale po trzech kwartach cały czas wyraźnie prowadzi BK Ostrawa 63-31. Co to jest? 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 Co to jest?
Thank you.
Mam boksem. Ale NBA na tym turnieju takie gówno wraz. Zamienimy się, ja polecę do domu. Kto tego OBS-a odrzucił? Nie wiem, ale to jest obok to może być polepiej, a nie Krystiafka. Thank you.
Nie dorzucił do kosza z Czech, oczywiście, z Bambik. Ratatuj!
Drugi rzut, oczywiście nie chcemy, 19 numer zbiera. Biegnie do kontry. Zatrzymuje go Jon. Ale akcja, bez faulu. Czechy na prowadzeniu. Jelenio Górzan się wywalił do... Ratatouille. Ale już nie wyszedł, robi kapał! Brawo! Za wykonanie tej akcji. Numer 9 będzie rzucał. Dwa rzuty wolne. Jest na to spora szansa. Rzuty wolne. Franciszek Wasik. Zostawił jakiś lód. Pierwo nic będzie. A nie, jednak drugi żartowałem, niecelny. Paul nie sportowy tutaj powinien być, ale sędzia twierdzi inaczej. Dobierają! Nie pasuje, że kamera się nie przesępi przed kontrolą. I ratatujica. I trafia. 4, 3, 2, czas, czas. Dobra. No nie było 40, ale była walka do końca i za to należą się Jeleniogórzanom brawa, ale lepszym zespołem w tym spotkaniu zdecydowanie był... Ratatuj, chodź!